Głoszenie Ewangelii nie jest tylko radosną twórczością. Trzeba dołożyć wszelkich starań, aby owoce, które są przyniesione, były jak najpiękniejsze. I pokazał to swoim podejściem Jezus, który nim głosił Królestwo Boże, które nadchodziło, posyłał przed sobą dwóch uczniów, aby zrobili grunt, aby go zapowiedzieli. Taktyka Jezusa pokazuje, że przypowiadanie kieruje się pewnymi prawami. I dopóki ich nie poznamy, to te głoszenie Ewangelii nie będzie takie owocne. Dlatego zastanówmy się, dlaczego ci, którzy tworzą tyle zła w świecie, mają zastępy profesjonalistów, a ci, którzy czynią chrześcijańskie rzeczy, robią to trochę po macoszemu, jakby twierdzili, Bóg wszystko za nas uczyni. To nieprawda. Przygotowania, które wkładamy w daną rzecz, mówią o gorącości serca, o tym, jak bardzo pragniemy, aby Bóg był dobrze głoszony. Dlatego pomyśl, co dzisiaj zrobisz, aby Ewangelia była głoszona lepiej?